Halo, halo, witajcie w programie Kalambury w studio Now TV. Ja jestem Natalia, a ze mną program poprowadzi... Antoni, dzień dobry. Mamy dzisiaj Dzień Seniora i przygotowaliśmy dla Was super zabawę. Zacznijmy od naszej drużyny. Oto oni. Jestem Oli, mam 12 lat, lubię gry horrorowe i szczególnie ich fabułę. Jestem Basia, mam 8 lat i lubię koty. Mamy jeszcze trzeciego uczestnika naszej drużyny. Przedstaw się, proszę. Mam na imię Antek, mam 11 lat i lubię klocki Lego. Znamy naszą drużynę Now TV, teraz przedstawmy drużynę naszych gości. Nazywam się Krzysztof Zalech, jestem przewodnikiem turystycznym, oprowadzam wycieczki po Nałęczowie, Kazimierzu, Puławach. Jestem też aktorem, amatorem zespołu działającego w Nałęczowie pod nazwą zespołu teatralnego działającego w Nałęczowie pod nazwą Młodzi Duchem. No i jestem autorem nałęczowskich legend. I tu jest książeczka, gdzie są opracowane te legendy. Nazywam się Marianna Wilkoławska, działam w środowisku nałęczowskich seniorów. Jestem przedstawicielem klubu Jesieni Entuzjaści oraz klubu, który działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nałęczowie, Seniolatki. Naszą szefową, wspaniałym człowiekiem jest pani Ania Szymczyk. Nazywam się Bogusław Robert Gałęzowski. Reprezentuję Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa. Jestem jego prezesem od 5 lat. Jednocześnie jestem redaktorem naczelnym Głosu Nałęczowa. Głosu Nałęczowa, który w dniu wczorajszym uzyskał główną nagrodę regionalistów w kraju. Jednocześnie pełnię funkcję członka zarządu Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie. Nasi młodzi przyjaciele, proszę wytłumaczcie nam, na czym polegać ma zabawa pokoleń. Myślę, że my reprezentujemy inne pokolenie niż wasze, a naprawdę jesteśmy tego ciekawi. Będziemy mieli dwie kategorie. Kategoria numer jeden to będzie rysowanie na tablicy, a kategoria numer dwa to będzie pokazywanie haseł. Dziękujemy. Na pewno będziemy się starali to rozwiązywać. Jak nam wyjdzie, po prostu darujcie, jeśli nie wyjdzie. No nie jest to takie łatwe. Zacznijmy od drużyny gości. Kto pierwszy chciałby narysować? Zapraszamy. Będę pierwszy. Teraz okular musimy włączyć. No. Mamy 1,5 minuty na odgadnięcie hasła. Jest to tytuł piosenki. Jest pani gotowa? Tak, zaczynamy. Czas start. Namiot. Grobek. Domek. Mały biały domek. Pięknie, brawo. Brawo za odgadnięcie pierwszego hasła. To wszystko moi koledzy doskonale się znają na tych zasadach naszego kalamburu. Teraz przechodzimy do drużyny Now TV. Kto pierwszy rysuje? To zapraszamy. Oto nasze hasło. Czy jesteś już gotowa? To też jest kategoria nałęczów, taka nałęczowska. 3, 2, 1, czas start. Nie pamiętam, jak to wyglądało. Balon? Loty balonowe? Samochody balonowe? Brawo! Za odgadnięcie hasła. Kolejne arcydzieło w ogóle powstało, ja nie wiem, jak to się dzieje. Zanim pan zacznie rysować hasło, proszę opowiedzieć kilka słów o sobie. Tylko kilka? Może być i więcej. Już przedstawiłem się, ale przypomnę, nazywam się Krzysztof Zalech. No, do Nałęczowa przybyłem 41 lat temu. I Nałęczów mnie bardzo tak jakoś spodobał się, że przeczytałem pierwszą książkę o Nałęczowie w cieniu nałęczowskich drzew, no i byłem oczarowany tym Nałęczowem. Okazało się za pół roku, że jest organizowany kurs przewodnicki, no i
Zostałem przewodnikiem turystycznym, także już jestem prawie 40 lat, 30 tam 8, 9 lat tym przewodnikiem. Oprowadzam wycieczki nie tylko po Nałęczowie, chociaż najbardziej lubię po Nałęczowie, ale oprowadzam jeszcze po Kazimierzu, po Puławach, jeżdżę do Janowca z wycieczkami. Także jestem takim ambasadorem tutaj, prawda, bo przecież kuracjusze przyjeżdżają do Nałęczowa, czy inni wycieczkowicze też. To im się przekazuje tę wiadomość. A swoje życie zawodowe spędziłem tutaj w Nałęczowie i w okolicach. Byłem nauczycielem. Uczyłem dwóch języków obcych. Języka rosyjskiego i języka niemieckiego. W tej chwili jestem już na długich wakacjach. Na emeryturze. Tak. Jestem też od 4 lat, jestem członkiem zespołu teatralnego Młodzi Duchem, który prowadzi pani Katarzyna Jóźwik. No i też ten zespół to bardzo fajna sprawa, bo bawimy się tym teatrem, możemy wiele rzeczy odreagować. Już do tej pory kilka sztuk udało nam się wystawić. Pierwsza z nich to była Łyczek ze źródła, druga była na Przepadłe, potem mieliśmy trzecią Gwałturety, co się dzieje, Aleksandra Fredry, no i Kolory życia. To nasza taka czwarta sztuka, z którą jeździmy już, bo już wystawialiśmy ją i w Lublinie, i w Kraśniku, tutaj w Bronicach, w Wąwolnicy i w wielu, wielu innych miejscach. A obecnie pracujemy nad sztuką Rezerwat według Jasnorzewskiej Pawlikowskiej. To i trzecia rzecz jeszcze, to co już pokazywałem, książeczkę. No, opracowałem Nałęczowskie legendy. Nikt tego nie zrobił przede mną. Ja jestem pierwszy, który tego dokonał. No i napisałem taką książeczkę, Nałęczowa czar w legendach i opowieściach. No to chyba tyle, tak, z takich najważniejszych rzeczy. Przejdźmy teraz do rysowania hasła. Kategoria Nałęczów. Czy jest już pan gotowy? To czas start. Panny Nałęczowskie. Jak najbardziej. Tak. Rzeźba w parku. I moja legenda. Nałęczowskie panny to równie taką legendę napisałem o nich. Widzę, że świetnie sobie radzicie. Gratulacje. Dziękujemy. Już 2 punkty. Ale panny. Dobra, Basiu, teraz czas na ciebie. Jaki kolor flomastra? Dobra. Antek, pokaż hasło Basi. Jesteś gotowa? Tak. To czas start. Rzeka. Zostało 45 sekund. Wyspa miłości? Blisko. Źródełko miłości. Brawo! Było to naprawdę ciężkie hasło według mnie, ale daliście sobie radę. Źródło miłości. Pan Bogusław jest już gotowy do rysowania hasła. Jeszcze kilka słów o panu. To znaczy, już przedstawiałem się, ale ponownie przedstawię się, Bogusław Robert Gązowski. Mam zaszczyt reprezentować Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, którego jestem od 5 lat prezesem.
Organizacja bardzo się rozwija, jest to stara organizacja. W tym roku będziemy obchodzić 115-lecie. Redagujemy Głos Nawanczowa, czasopismo bardzo czytane. I w dniu wczorajszym we Wrocławiu odznaczono Nagrodą Główną Wydawnictw Regionalnych. Wydajemy również książeczki z nawanczowskich spotkań z poezją, gdzie organizowane takie spotkania są od 13 lat. Naszym celem i zadaniem jest pielęgnowanie historii Nawęczowa, ludzi twórczości i przedstawianie pasjonatów, przedstawianie twórców, artystów, malarzy, rzeźbiarzy związanych z Nawęczowem. Myślę, że duża nasza działalność spotyka się z dużym zainteresowaniem wśród środowiska. Dziękuję bardzo. Oto hasło. Kategoria również Nawęczów. Czy jest pan już gotowy? Tak. No to czas start. Cmentarz Nawęczowski? Nie, brama ta do Małachowskich. Nie. Nie. Kościół parafialny? Mikrofonu. Coż to jest? Znicz? Nie. No to proszę, nie, bo to jest dom jakiś. Jak światełko. Nie, ale to jest dom. Okna są, dom. Na pewno jakiś dom jest. Pałac Małachowski? Zostało pół minuty. Zabytek jakiś nawęczowski? Tak. No ale jeśli jest zabytek, to nie pałac, nie kościół. Brama, tak. Brama wejściowa do parku? Do parku. No coś jeszcze. Źródło miłość? Pijalnia wód mineralnych? Też nie. 20 sekund. Tu jakieś... Nie, to ja nie wiem. Druga. Niestety nie uda nam się. 10 sekund. Proszę się nie poddawać. Dadzą państwo radę. Książę Józef, sanatorium. Wyspa miłości. Czas minął. Niestety. Mam odpowiedzieć? Tak. Nie udało stare się. Stare łazienki, woda kapie. A co to jest ta wieża, gdzie te tablice no są? No przecież stare łazienki. No a tam co tam płynie do tych starych łazienek? Kąpie się. To bardziej zestawem się kojarzyło z tym. Stare łazienki. No nie udało się, trochę dziwnie. Kapie woda do tego. To no trudno, dziwnie. Nie będziemy mieli jednego zaliczonego, no, ale każam bóle są na to. Dwa punkty. Proszę, ale jest. Naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Zawsze było to bardzo połowa. Trudne hasło, nie wiem czy sama ja bym zgadła. Pewnie tak. Pewnie byłby problem, może byście widzieli to hasło narysowane. Ale arcydzieło oczywiście powstało. Ja bym inaczej narysował te stare łazienki. No jest, no jest budynek, tak. Jest, rozumiemy się. Brawa, ja przegrałem. Brawa, brawa, brawa dla pana Bogdana za piękny rysunek. Grand, tak, niestety. Nie, no dwa punkty tak czy siak są. Dwa punkty. Zawsze coś. Antoni, tak. Helena. Mamy dla ciebie hasło. Kategoria przygoda. No to jesteś gotowy? Czas start. Mapa? No, mapa skarbu jakaś. Brawo! Było to trudne hasło, ale tak czy tak wam udało się odgadnąć. Mapa skarbów. Druga kategoria polega na odgadywaniu haseł. Kto z was idzie na ochotnika? Zapraszamy. Oto hasło dla ciebie. Już wiesz?
Dobra, no to 3, 2, 1, czas start. Kaczuszka. Łabędź. Kuga. Kuga znosząca jajko. Pierwsze było dobre. Kaczka. No, kaczka i... Kaczka. 55 sekund jeszcze. Kaczka znosząca jajka. Nie. Aha. No. Stojąca kaczka. Pół minuty. Hasło pomocnicze jest takie, że to się znajduje w parku w Nęczowie. Pomnik kaczek. Blisko? Pomnik, dobrze? Pomnik kaczek. No. Tak, pomnik kaczek. Drodzy goście, z okazji Dnia Seniora mamy dla was dwie niespodzianki. Jedna to jest taka, że damy państwu dwa punkty za odgadnięcie hasła. Też jest trudne, ale dadzą państwo radę, a drugiej niespodzianki jeszcze nie zdradzimy. Zapraszamy naszego asystenta za kamery o podanie hasła. Czy jest pan już gotowy? To 3, 2, 1, czas start. Chód, chodzenie, tuptanie. Bieganie. Bieganie, chodzenie. Serce. Nie, serce, ból serca. Serce, tak, wielkie serce na dłoni. Serce. W torbie, w plecaku. Serce w plecaku. Tak. Brawo! Ładnie dało! Serce w plecach. Dziękujemy bardzo, fantastycznie. Dziękujemy. Serce na plecach, myślałam, żeby powiedzieć. Dziękujemy. Jest to tekst piosenki. Tak. I świetnie się udało odgadnąć. Dziękujemy bardzo. Bardzo. Dziękujemy bardzo. Przede wszystkim za miłe towarzystwo wasze. Dlatego, że było nam niezwykle miło, że jesteście tak sympatyczni i traktujecie nas bardzo poważnie. Dziękujemy. Zanim przedstawimy drugą niespodziankę i podamy wyniki, prosimy o panią Marię o przedstawienie swojej działalności. Ja już przedstawiałam się, ale jeszcze raz nazywam się Marianna Wilkoławska. Z wykształcenia jestem inżynierem budownictwa lądowego. Działalność w Nałęczowie rozpoczęłam w klubie Jesienni Entuzjaści, który działa przy Nałęczowskim Domu Kultury. Gości nas tu każdą środę. Pan dyrektor nasz Łukasz Król. Natomiast jeszcze działa drugi klub, który nazywa się Seniolatki. Działamy w świetlicy środowiskowej w Nałęczowie przy ulicy Głębocznica. Spotykamy się w poniedziałki i piątki. W tamte dni rozwijamy swoją kulturę intelektualną, rozwiązujemy różne rebusy, zagadki. Natomiast w piątek mamy ćwiczenia. Bo jak wiecie państwo, dla nas ćwiczenia nasz jako seniolatków też jest bardzo ważne. Natomiast w klubie Jesieni Entuzjaści, na przykład w tym roku, przedstawiamy patronów ulic. I każdy przygotowuje o tym patronie ulicy dane, ewentualnie jakieś ciekawostki. Na pewno pomaga nam tutaj w tej chwili obecny wśród nas pan Krzysztof Zalek, który jest przewodnikiem. Dziękuję. A teraz obiecana niespodzianka, Natalia w piosence Pięknie żyć. Chciałabym dedykować tą piosenkę wszystkim seniorom obecnym tutaj i tym, którzy będą oglądać. Pięknie
Chcesz wiedzieć skąd ten świat, z jakich gwiazd tu spadł, skąd się wziął księżyc, ja i kwiat. Wciąż pytasz mnie, a ja nie wiem prawie nic. Może tylko tyle, że tak pięknie żyć, pięknie żyć znaczy kochać świat. Pięknie żyć, tak jak żyje ptak. Pięknie żyć, tańczyć tak jak wiatr. A ziemi życzyć naj, jak najdłuższych lat. Chcesz znaleźć skarb i śnić najwspanialsze sny. Gdzie i jak? Ty podpowiesz mi. Mjawa jak sen, jak baśń, czarodziejska nić. Jeśli mi uwierzysz, że tak pięknie żyć znaczy kochać świat. Pięknie żyć, tak jak żyje ptak. Pięknie żyć, tańczyć tak jak wiatr. A z ziemi życzyć naj, jak najdłuższych lat. Chcesz wiedzieć gdzie twój śmiech, kiedy smutno ci. Masz serce tak, jak ja, czujesz jego rytm. Serce podpowiada, że tak pięknie żyć znaczy kochać świat. Pięknie żyć, tak jak żyje ptak. Pięknie żyć, tańczyć tak jak wiatr. Pięknie, dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję również. To była nasza niespodzianka. Podobało się? Bardzo. Młodzi nasi przyjaciele, chcieliśmy wam bardzo podziękować za poświęcony nam czas, za wspaniale przygotowane kalambury, ale nie mamy kwiatka w rzeczywistości, ale poprosimy was, posłuchajcie Kwiatów Polskich w wykonaniu naszego przedstawiciela, amatora, artysty, naszego Krzysztofa. Poproszę, Krzysiu. Śpiewa ci obcy wiatr, zachwyca wielki świat, a serce tęskni, bo gdzieś daleko stąd został rodzinny dom. Tam jest najpiękniej, tam właśnie teraz rozkwitły kwiaty. Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły. Ojczyste kwiaty, w ich zapachu urodzie jest Polska. Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły. Ojczyste kwiaty, w ich zapachu urodzie jest Polska. Ślicznie dziękujemy, młodzi przyjaciele. Również dziękujemy. Piękny utwór w wykonaniu pana Krzysia. Dziękujemy. Brawo. A teraz punktacja i jest remis. 4 do 4.
Dziękujemy za miłą współpracę. Bardzo nam było miło Was poznać, a przy tym też pobawiliśmy się. Również dziękujemy, życzymy dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i też mało złości. Dziękujemy, życzenia są piękne. My się w ogóle nie złościmy. Tak, dla Was też życzenia, żebyście mieli grono wspaniałych przyjaciół, oddanych tak szczerze, żebyście naprawdę mieli same piątki, no szóstki już niech będą, piątki wystarczy. I byli wspaniałymi Polakami. I tak, i byli Polakami, którzy ciągle pamiętają o naszej ojczyźnie. Dziękujemy również. Miło Was było gościć, ale niestety musimy pożegnać Was z żalem. Ale mamy nadzieję, że jeszcze do nas kiedyś wrócicie. No, no obiecujemy, jeśli tylko będziemy zaproszeni, z przyjemnością skorzystamy z takich miłych zaprosin. Bardzo się cieszymy, że udało nam się zremisować kalambury. Więc do widzenia i zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.